Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez system. Dzisiaj historia człowieka, którego wszyscy Państwo pewnie doskonale znacie. Przed niezawisłym sądem okręgowym dla Warszawy, Pragi stanął Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znany wokalista, znany filantrop. I sąd niezawisły okręgowy dla Warszawy, Pragi w Warszawie Michała Wiśniewskiego skazał. Michał Wiśniewski ma zapłacić 80 tysięcy złotych grzywny i pójść do kryminału na półtora roku. O co chodzi? Chodzi o skok. Michał Wiśniewski, jak się okazało, wziął pożyczkę ze skoku na 2,8 miliona złotych i nie spłacił tej pożyczki. No, to już wziął ją, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2006, czyli wtedy, kiedy tam istniał jeszcze zespół Ich Troje. Na co ją wziął, to nie wiadomo. Prokuratura ani sąd tego nie podały. Podały tylko, jaki jest wyrok. No, można powiedzieć, Michał Wiśniewski idzie siedzieć. Ale to nie jest tak do końca, bo po pierwsze wyrok jest nieprawomocny. Prawnicy Michała Wiśniewskiego na pewno go zaskarżą, będą pisać jeszcze apelacje, więc sprawą się zajmie pewnie niezawisły sąd apelacyjny w Warszawie i będzie to rozpoznawał. Praktyka jest taka, że jeżeli ktoś dostanie mały wyrok w pierwszej instancji, to często druga instancja mu ten wyrok zawiesza. Jeśli nie, to jeszcze ma prawo kasacji. W przypadku Michała Wiśniewskiego, jeśli by mu ten wyrok chociaż zmniejszono do roku, to może tam potem albo się stanem zdrowia wyłgiwać, albo wnioskować o bransoletkę elektroniczną, albo coś tam jeszcze. Także prawnicy Michała Wiśniewskiego pewnie zacierają ręce, ale ja odniosłem wrażenie, obserwując tą sprawę, że jest tutaj pewne jeszcze drugie dno. Otóż całokształt tej sprawy wskazuje na to, że Michał Wiśniewski został nominowany na winowajce, żeby rząd PiS i niezależna prokuratura pana Ziobry mogły palcem pokazać skazanego i powiedzieć narodowi przed wyborami: o, rozliczyliśmy aferę SKOK. Tymczasem każdy, kto widział film Tomasza i Marka Sekielskich na temat afery SKOK, czyli film Korzenie zła, on miał tam ileś milionów wyświetleń ostatnio na YouTubie, to doszedł do wniosku takiego, że SKOK to jest pewna afera, która zrodziła się na styku mafii, polityki, służb specjalnych i biznesu, takiego biznesu podejrzanego, czyli zrodziła się na tym moim ulubionym czworokącie postkomunizmu, bo właśnie we wszystkich tych aferach występują te cztery, w tych wszystkich najpoważniejszych aferach występują te cztery elementy, no czasem jeszcze piąty, czyli nieudolny wymiar sprawiedliwości, który nawiasem mówiąc w sprawie SKOK-u też dał ciało, ale to już jest temat na inne opowiadanie. I zwróćcie Państwo uwagę, ile historii związanych z aferą SKOK-u wypłynęło do mediów. Mówiono o tym, że pożyczki zaciągali politycy, na przykład pan Sasin. Ja o pożyczce ze SKOK-u dla pana Sasina wiedziałem już wiele lat temu. Mówiono jeszcze o innych politykach, mówiono o tym, że cała ta sprawa w ogóle była możliwa dzięki kryszy, jaką nad SKOK-iem Wołomin rozpościerał rząd PiS-u, a to między innymi dlatego, że przewodniczący Rady Nadzorczej Wołomińskiego SKOK-u, pan Polaszczyk, był przez lata kochankiem Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą Jan Piński na przykład, który ujawnił kulisy tej sprawy, ma za to sprawę sądową z Jarosławem Kaczyńskim. Ale co to ma wspólnego z Michałem Wiśniewskim? Otóż to, że mamy do czynienia z pewną aferą polegającą na tym, że pod płaszczykiem, pod ochroną nieformalną rządzącej partii i służb specjalnych tworzy się instytucję, która pod pozorem kredytów wyciąga pieniądze i przekazuje je samym swoim. I teraz lista tych samych swoich beneficjentów jest długa, 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 tam pozycji dziesiątki albo setki. Większość z nich tych kredytów nie spłaca, a niezawisła prokuratura, niezależna prokuratura przed niezawisłym sądem stawia tylko jednego człowieka,
właśnie Michała Wiśniewskiego, którego nie sposób posądzić o jakieś związki z polityką. No i mówi tak, no to my tutaj wyjaśniliśmy sprawę i bach, celebrytę skazujemy, stawiamy przed niezawisłym sądem, żeby niezawisły sąd posłał go do kryminału i umywamy ręce, afera jest wyjaśniona. Przede wszystkim, jeżeli Michał Wiśniewski nie spłacił tego kredytu, to on powinien stać się stroną w sprawie cywilnej. To likwidator SKOK powinien złożyć pozew przeciwko Michałowi Wiśniewskiemu o zobowiązanie go do oddania tej kwoty, a nie od razu zakładać mu sprawę karną, bo sprawa karna miałaby sens, gdyby istniało wyłudzenie celowe. A nie mamy dowodów, że Michał Wiśniewski chciał wyłudzić ten kredyt, że wiedział, że go nie spłaci. Natomiast mamy dowody, albo przynajmniej podejrzenia, że ci politycy, ci ludzie związani z PiS-em, którzy te pieniądze ze SKOK-u brali, to nie chcieli ich zwracać. A dlaczego? Bo wiedzieli, jaki tam jest układ powiązań towarzysko-polityczno-biznesowo-bezpieczniackich i że będzie można tych pieniędzy nie oddać w zamian za wykazanie jakiejś tam politycznie poprawnej postawy. Czyli to była taka forma łapówki, te kredyty ze SKOK-u dla rozmaitych ludzi związanych z PiS-em, że byli dodatkowo wynagradzani za to, że postępowali tak, jak chciała partia. I to jest afera korupcyjna. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że gdybyśmy mieli rzeczywiście niezawisłe sądy, niezależną prokuraturę i państwo praworządne, to jeżeli już niezawisła prokuratura by się zdecydowała stawiać oskarżenia tym wszystkim, którzy nie spłacali kredytu, to obok Michała Wiśniewskiego powinni na ławie oskarżonej usiąść politycy PiS-u. Przecież nie może być podwójnych standardów. Nie może być czegoś takiego, że jeden wziął kredyt i nie spłaca i idzie siedzieć, a drugi wziął kredyt, nie spłaca i zostaje ministrem. No to proszę Państwa, no to tak to nie może funkcjonować. Zresztą zwróćcie też Państwo uwagę na absurdalny charakter tego wyroku. Normalnie syndyk masy upadłościowej zaprosiłby do sądu Wiśniewskiego i dostał nakaz zapłaty na tą kwotę, a tymczasem sąd skazuje na grzywnę i na wyrok więzienia. No, pisał jeden z internautów, że całkiem dobry biznes na tym zrobił Michał Wiśniewski, bo jeżeli się półtora roku podzieli przez, prawda, jeżeli się tą kwotę kredytu 2,8 miliona podzieli przez półtora roku, czyli przez 18 miesięcy, to wychodzi 155 tysięcy złotych miesięcznie. I jak zauważył ten internauta, sam by sobie za to posiedział. No to absurd zupełny. No to jeżeli już, no to skłania taki wyrok sądu, skłania do tego, żeby ktoś, kto chce wyłudzić kredyt, myślał tak, a no to pójdę, wyłudzę sobie tam 5 baniek, przyznam się do winy, dadzą mi rok, odsiedzę pół, zapłacę 100 tysięcy grzywny, a 4 tam z kawałkiem mam dla siebie. No to tak też nie może funkcjonować. I teraz jest pytanie, dlaczego akurat Michał Wiśniewski został tutaj nominowany na głównego aferzystę? Otóż dlatego, że Michał Wiśniewski jest postacią rozpoznawalną. Każdy wie, kto to jest Michał Wiśniewski. Pamiętamy go jeszcze tam sprzed 20 lat zespołu Ich Troje. Pamiętamy go z jego działalności publicystycznej. On przecież prowadzi kanał na YouTubie dość popularny. Jest to artysta dość w Polsce znany. No, wiadomo, że wszystkie procesy artystów, oskarżenia artystów zawsze się cieszą dużym zainteresowaniem opinii publicznej. I tutaj jest tak samo. Przecież informacja o skazaniu Michała Wiśniewskiego trafiła na czołówki wszystkich mediów. I to doskonale pomaga odwrócić uwagę opinii publicznej od pozostałych aferzystów SKOK-u. No, pan Ziobro, pan Kaczyński będą mówić, no, rozliczyliśmy SKOK, bo wsadziliśmy Wiśniewskiego. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby prokuratura, no być może już niedługo zmieni się kierownictwo prokuratury, ale żeby prokuratura posadziła na ławie oskarżonych wszystkich, którzy nie spłacali kredytów ze SKOK-u, a nie tylko jednego artystę. Bo różnica między panem Wiśniewskim a politykami PiS-u, którzy się obłowili na SKOK-u, jest taka, że Michał Wiśniewski mógł nie wiedzieć, że znajdzie się w gorszej sytuacji finansowej i nie przewidzieć tego, że nie będzie mógł spłacić tego kredytu. No, tak dzieje się w wielu przypadkach w Polsce. Ale politycy PiS raczej wiedzieli, że biorą kredyt z instytucji dość szemranej i że biorą udział w aferze. Dlatego trzeba liczyć na to, że system upomni się także o polityków PiS-u i że nie będziemy mieli do czynienia z hucpą polegającą na tym, że
skazanie jednego artysty jest całkowitym rozliczeniem wielkiej afery Skok. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i jak zwykle zapraszam do lektury moich książek. Dzisiaj, skoro mówiliśmy o aferach, to książka, której dawno nie reklamowałem, Oszust matrymonialny, książka o kulisach działalności jednego z najważniejszych w ostatnich latach oszustów matrymonialnych. Bardzo ciekawa historia tutaj prześledzona przeze mnie i z rozmów z samym zainteresowanym i z jego ofiarami i z rozmaitych akt sądowych. Dziękuję Państwu serdecznie za subskrybowanie mojego kanału. Udało się przekroczyć 40 tysięcy, także subskrybujcie Państwo dalej, żebyśmy wkrótce doszli do 50 tysięcy. Bardzo też Państwa proszę o lajkowanie mojego kanału, o subskrybowanie, o udostępnianie, o komentowanie. To wszystko dla zasięgów, a tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Za każde wsparcie dziękuję, bo ten kanał może się utrzymywać tylko dzięki Państwa wsparciu. Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam Państwa serdecznie na Forum Niepodległości. 12 listopada od godziny 12 do 18 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie będę do Państwa dyspozycji. Będę z Państwem mógł porozmawiać, będę mógł odpowiedzieć na różne frapujące Państwa pytania, a przede wszystkim będę robił to, co w moim zawodzie jest najpiękniejsze. Będę podpisywał książki, które opowiadają o sprawach ważnych. 12 listopada od 12 do 18 widzimy się w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Do zobaczenia.